panu? Ja z góry pana przepraszam, że będę brutalna, proszę. Ale popatrzmy dzisiaj tak na lewicowych wyborców. Kto jest dla nich bardziej wiarygodny? Pan jako taki z wizerunkiem takiego młodego aparatczyka, przybocznego Millera, czy partia kochana. Razem, która idzie z debaty na piechotę, żeby wrócić do domu metrem? Panie kto redaktor, będzie bardziej wiarygodny dla młodych lewicowców? Niech mi pan odpowie na to pytanie. A mogę o tym swoim betonie, o którym pani tak powiedziała? Jakim? Nie, o betonie no, nic dobra, nie mówiłam. No dobra, no to aparatczykostwie. Tak. Panie redaktor, ja przez ostatnie lata byłem poza parlamentem. I wiem, co to znaczy, że życie poza parlamentem. Chodziłem na demonstracje, wszystkie, które były lewicowe, demokratyczne i otwarte. Chodziłem walczyć o ludzi pracy, o poglądy, o otwartość państwa. Nie zabrakło mi nigdzie tam, gdzie były i jednostki, ale i masy. Ja nie dam sobie wmówić, że to jest aparatczykostwo. Bo chodziłem wierząc w to, że lewica w Polsce potrafi walczyć o prawa mniejszości, ale i prawa socjalne. I tego wszystkiego mi nikt nie odbierze. A to, że współpracowałem z Leszkiem Millerem, to akurat od niego wiele się nauczyłem. Tak, były błędy. Dzisiaj płacimy za ten błąd najwyższą cenę, bo nie masz w parlamencie. Ale nikt mi nie odmówi tego, że... Ale proszę, pozwolić mi dokończyć. Nikt mi nie odmówi tego, że przez 4 lata będę walczył każdą swoją częścią ciała o to, żebyśmy doszli do wyniku, który będzie nas budował w przyszłości. To naprawdę nie jest tak, że pozbawieni jesteśmy racjonalnego myślenia o Polsce. Ja wiem, co się stało. Przegraliśmy wybory. Nie ma nas w parlamencie. Ale nikt nie odmówi lewicy tego, że będzie starała się znów być w tym parlamencie. A mówienie o tym, że jest razem, ktoś jest bardziej wiarygodny i wiarygodny, no poczekajmy 2 lata. Zobaczymy, kto będzie wyglądał lepiej w sondażach, kto będzie bardziej wiarygodny. To nie tylko od przywództwa zależy. To zależy od nowego, strategicznego myślenia o tym, jak Polska ma wyglądać. Dzisiaj Jarosław Kaczyński w swoim rządzie, którym kieruje Beata Szydło, proponuje Polsce już rewolucję. Wraca Ziobro, wraca Macierewicz. Ja nie słyszę głosu Razem. Ja słyszę głos Lewicy w tej sprawie.